Szanowni Państwo, myślę, że już wszyscy z Kościoła doszli tutaj na naszą uroczystość. Możemy powoli zaczynać. Szanowni Państwo, jak co roku wspólnie wraz z proboszczem parafii Ostrówek, z władzami naszej gminy i przy pomocy naszej utalentowanej młodzieży organizujemy kolejne jubileusze małżeńskie. Tradycją stało się już, że to właśnie na jesieni organizujemy taką uroczystość. W tym roku już po raz czwarty z ramienia Urzędu Stanu Cywilnego, którego jestem zastępcą, mam przyjemność prowadzić jubileusze małżeńskie 2014. To bardzo wyjątkowe wydarzenie. Szanowni Państwo, witam wszystkich tu zebranych bardzo serdecznie. Witam władze naszej gminy, pana Krzysztofa Karcmarza, wójta. Witam pana Jerzego Bańkowskiego, zastępcę wójta gminy. Witam pana Leszka Rogulskiego, kierownika do spraw promocji. I witam was, dostojni jubilaci, bardzo, bardzo serdecznie. Brawo. Witam również panią Ewę Sobianek oraz naszą utalentowaną młodzież, która za chwilę przedstawi nam część artystyczną. Jak co roku zresztą. Witam także wszystkie inne osoby, które przybyły na naszą uroczystość. Jest mi niezmiernie miło, że aż 15 par przyjęło zaproszenia na ten jakże szczególny jubileusz i że to właśnie z nami chcecie świętować ten dzień. Drodzy Państwo, każdy z nas dokonuje codziennie wielu wyborów. Bywają wybory istotne i bardzo ważne, a wśród nich takie, które kształtują naszą przyszłość. Takim wyborem jest na pewno wspólna decyzja o wstąpieniu w związek małżeński. Połączenie się bliskich sobie osób w jedną rodzinę, którą założyliście, zawierając małżeństwo, jest jednym z najważniejszych wydarzeń osobistych w życiu każdego człowieka. Jest to wydarzenie szczególne, bo tworzy się nowa rodzina, podstawowa jednostka życia społecznego, która zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się pod ochroną. Po zawarciu małżeństwa zaczęliście nowy okres w waszym życiu, bogatszy o nowe prawa i o nowe obowiązki. Zobowiązaliście się do wspólnego życia, wierności, wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra swojej rodziny. W tym roku mija 40, 45 i 50 lat od chwili, w której podjęliście najważniejszą decyzję w swoim życiu. Przed laty wyraziliście swoją wolę zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności świadków, poprzez złożenie zgodnych oświadczeń o zawarciu małżeństwa. Drodzy jubilaci, pamiętacie tekst tej przysięgi składanej dawno temu? Przypomnę ją wam raz jeszcze. Świadom praw i obowiązków wynikających... Widzę, że pamiętają państwo. Świadom praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Wasza obecność dzisiaj tutaj świadczy o tym, że zostaliście wierni słowu danemu sobie wiele lat temu. Jesteście dowodem na to, że można dochować złożonej wiele lat temu deklaracji. Teraz możecie z dumą stwierdzić, że dobrze wywiązaliście się ze swoich obowiązków wobec siebie, dochowując sobie przez tyle lat wierności małżeńskiej, będąc ze sobą prawie pół wieku. Szanowni Państwo, osoby, które przeżyją w jednym związku 50 lat, są nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z 1992 roku specjalnym medalem przyznawanym przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ma on kształt
sześcioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej strony jaśnieje napis za długoletnie pożycie małżeńskie, a z drugiej strony widnieją dwie srebrzyste róże. Żeby dostać taki medal, trzeba w jednym związku przeżyć tylko 18 250 dni razem. Mało, prawda? Na razie tylko cztery pary spośród Was zasłużyło sobie na takie odznaczenie. Osobą, która może i ma prawo wręczać wcześniej opisany medal w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, jest oczywiście wójt naszej gminy. Dodatkowo ze strony urzędu otrzymają Państwo okolicznościowe dyplomy, kwiaty oraz piękne życzenia. Dla reszty par medalów co prawda nie mamy, ale mamy równie piękne dyplomy, kwiaty i złożymy oczywiście życzenia. Powiem jeszcze dla ciekawostki, że na terenie naszej gminy świętowaliśmy w ubiegły czwartek jubileusz małżeństwa. Zgadnijcie Państwo, który? 71. 71 lat razem. To Państwo Wilkowiczowie z Tarkawicy. Ja życzę tej parze przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Brawa dla nich. Życzeń z okazji jubileuszów małżeńskich 2014 witają się z Państwem Izabela Radomska i Jakub Jankowski. Szanowni Państwo, dziś jest piękny dzień, niedziela, jubileusze małżeńskie 50, 45 i 40 lat bycia w związku małżeńskim. Przybyli wyjątkowi goście. W związku z tym wydarzeniem popłyną serdeczne życzenia, a grupa młodzieży z gminy Ostrówek Hołsa zaprezentuje piękne piosenki. To jest piękne. Dwoje ludzi poznaje się, zakochuje. Postanawia spędzić ze sobą resztę życia. Swoje uczucia przypieczętowują przysięgą. Biorę Ciebie za męża, biorę Ciebie za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Te słowa 50 lat temu wypowiedzieli sobie wzajemnie Państwo. Joanna i Stanisław Bocian z Ostrówka Kolonii, Wacława i Teodor Baran z Ostrówka, Irena i Henryk Szczęk z Tarkawicy, Stanisława i Zygmunt Białek z Ostrówka Kolonii. Dla Państwa dedykujemy piosenkę Tych lat nie odda nikt. Oczyście mnie, wyobraźni, mówię, wiecie.
adresatami kolejnych serdeczności są pary obchodzące jubileusz 45-lecia pożycia małżeńskiego. Szafirową rocznicę ślubu obchodzą Państwo: Maria i Kazimierz Cieniu z Wyszkowic, Marianna i Aleksander Czajka z Żurawica Kolonii, Helena i Zygmunt Polak z Wyszkowic, Genowefa i Stanisław Siwek z Luszawy, Henryka i Jan Supryn z Deszkowic, Anna i Edward Włodek z Antoniówki. Dla Was dedykujemy tę piosenkę. Sława i Kajetan Sidor z Leszkowic, Marianna i Kazimierz Osiej z Luszawy, Helena i Mieczysław Machoń z Ostrówka, Helena i Tadeusz Kwiatek z Ostrówka, Marianna i Stanisław Ligenza z Leszkowic. To Wasza 40. rocznica ślubu. Może być szczególną okazją do tego, by się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu Waszego małżeństwa. Jest to czas zarezerwowany na wspomnienia radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów. Dla Was dedykujemy kolejną piosenkę Nie dokazuj. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani
to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak im zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa, usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś powiedziała to, co tak pamiętam. Następną piosenkę i gorące podziękowania dedykujemy osobom tu obecnym, które wspierają i pomagają, doceniają trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonych przez Państwa rodzin. Osoby te są inicjatorami dzisiejszej uroczystości. Są nimi pan Krzysztof Karczmarz, wójt gminy Ostrówek, pan Jerzy Bańkowski, zastępca wójta, pani Bożena Paszkowska, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pan Leszek Jacek Rogulski, kierownik referatu promocji. Dla Państwa utwór Już nie ma dzikich plaż.
A teraz piosenka dedykowana dla nas tu wszystkich zgromadzonych, jubilatów i przybyłych gości. Rodzinnej. To dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. To wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim, zakładając rodzinę. Wszystkim obecnym parom małżeńskim składamy z głębi serca życzenia. Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą dla Państwa pełne optymizmu i radości. Niech upływają Wam w spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Niech zdrowie zawsze Wam dopisuje, a błogosławieństwo Boże dodaje Wam siły do dalszego trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu. Drodzy jubilaci, bądźcie dla siebie ziarnem wieprzu i szczyptą soli, i tym, co cieszy, i tym, co boli. Trwajcie razem, gdy miłość w rozkwicie i gdy ku jesieni swe kroki skieruje życie. Szczęść Wam Boże! Teraz będziemy wręczać pamiątkowe medale parom, które 50 lat są w jednym związku małżeńskim, a dla pozostałych par kwiaty oraz pamiątkowe
dyplomy. Zaczniemy, drodzy Państwo, od par, które są najdłużej w jednym związku małżeńskim, bo aż 50 lat, czyli to 18 250 dni. Zapraszam tutaj do nas, Pan Wójt już gotowy, zapraszam tutaj do nas pierwszą parę, Panią Joannę i Stanisławę Bodzia. Zapraszamy, ale miałam tu swoje parę sekund. Szanowni Państwo, ja dziękuję bardzo serdecznie Państwu przede wszystkim za to, że Państwo nie odmówili nam przyjścia na tą uroczystość, bo to różnie się zdarza, czasami jakoś tak jubilaci nie chcą przyjść, boją się, a jak widzimy, jest bardzo miła atmosfera. Dziękuję wszystkim, którzy ta uroczystość co roku nam się rozwija. Ja przede wszystkim to, co Pani Bożena powiedziała, życzę Państwu przynajmniej 70. rocznicy ślubu. Szanowni Państwo, Pani Bożeno. Zapraszam Państwa tutaj serdecznie.